Witam serdecznie na kanale Gildii Blockwin, z tej strony Immortal. Chciałbym Wam dzisiaj pokazać build na Templara staminowego. Jak już wiecie z poprzednich filmików, gram tą postacią od dłuższego czasu. Idzie mi coraz lepiej, nie jestem jakimś prograczem, ale wyniki są coraz bardziej zadowalające. Także zapraszam do filmu, zapraszam do oglądania i zaczynamy. Standardowo, jak wszędzie, zaczynamy od tutaj, od atrybutów. Wszystkie atrybuty w staminę. Staminy tutaj na tym buildzie mam 32 226. Może się wydawać, że to jest mało, jednak z tej ilości staminy potrafimy naprawdę dużo wyciągnąć, duży DPS. Problemem jest tutaj zarządzanie tymi zasobami. Pokażę Wam dalej, jak to robić, jak tutaj można niwelować skutki tutaj małego poziomu stamina recovery, tylko 820 niestety. No ale jak mówię, tutaj idzie to wszystko jakoś tam w miarę pozałatwiać, żeby nie było z tym problemu. Build prezentowany przeze mnie jest to build do grania grupowego. To nie jest build PvP, to jest build PvE, ale to nie jest do grania solo. Oczywiście działa on jak najbardziej do robienia misji bądź jakichś innych mniejszych rzeczy. Oczywiście sprawdza się i tutaj przy DPS-ie powyżej 40 tysięcy nie mamy praktycznie z niczym problemu. Jeśli chodzi o PvP, nie gram, tylko okazjonalnie. Także tutaj no niestety nie wypowiem się. Od czasu do czasu gdzieś tam jakiegoś Battlegranda zrobię. Sprawdza się, ale są dużo lepsi ode mnie, także tutaj build pod PvE, a dokładnie pod dungeony i triale, gdzie jest określona ilość osób, które ma swoje zadania. Także jeszcze raz, 64 punkty w staminę, wampiryzm 4 poziom, zaraz omówię dlaczego. Powinien być 3, po prostu wbił mi się 4, muszę to zniwelować, za chwilę omówię, jak dokładnie to zrobić. Boom, Delower, tutaj mundus zmienia nam się z Warriora na Delower, z racji tego, że Nightmare Gaze Set i Thunder Flames zostały znerfione. Nightmare Gaze się już w ogóle nie używa do grania na trialach, także tutaj musimy się posiłkować zmianą mundusa, który nam zwiększy naszą penetrację. Także tutaj Delover, jedna z podstawowych i głównych zmian podnosząca nam DPS. Jeśli chodzi o ten wampiryzm, najbardziej optymalnym poziomem jest 3. Z racji tego, że wampiryzm ma to do siebie, że zwiększa nam, redukuje nam otrzymywany heal i zwiększa nam damage od ognia. I teraz, dlaczego w ogóle mam tego wampira? To jest pasywka, dla której wampira mam. Jest to zwiększony regen stamina o 10%, który bardzo pomaga przy robieniu rotacji. Bez tego byłoby kiepsko. I teraz tak, dlaczego 3 poziom? Tutaj jest taka ładna pasyweczka Undead, która redukuje nam damage otrzymywany o 33%, który bazuje na naszym utraconym życiu, jeśli nasze życie spadnie poniżej 50%. Na prosty język, po prostu dostajemy mniej po tyłku, jeżeli nam spadnie życie o poniżej 50%. Także to jest jedna rzecz, która nam troszeczkę ułatwi przeżywalność. A druga pasywka jest to pasywka, która niweluje nam redukcję naszego otrzymywanego healu. Także tutaj, jeśli ktoś się decyduje na wampiryzm, druga, czwarta i piąta pasywka koniecznie do wbicia. A jeśli chodzi o wampiryzm, to by było na tyle omówione. Tylko mówię, jak najlepiej jest go utrzymywać na poziomie 3, z racji tutaj, że od trzeciego stage'u działa nam ta pasywka Undead. Czwarty stage to po prostu nie robi nic oprócz tego, że otrzymujemy większy damage od ognia. Jeśli chodzi o zbijanie stage'u, tak jak widzicie, ja mam stage 4, zaraz go zbijemy do 3. Służy nam do tego, możemy to zrobić na dwa sposoby. Możemy, tak powiem, nakarmić się albo ugryźć osobę jakiegoś cywila i wtedy nam zostanie tutaj ten stage obniżony, ale narażamy się na wykrycie przez strażnika, jeśli zrobimy to jakoś tak niefortunnie. A drugą opcją jest używanie Double Bloodmara. To jest drink, który
który używamy jak nasze jedzenie i po prostu wypijamy go i tutaj na dole ma ostatni dopisek, że po prostu zmniejsza nam, zbija nam jeden stage. Także wypijamy to, jeżeli go wypijemy, wracamy do naszego poprzedniego jedzenia, które mieliśmy. W moim przypadku są tutaj rybki. Gdzie te rybki są? Tutaj są rybki. O, i teraz jak sprawdzimy, to mamy trzeci stage wampiryzmu, który będzie trwał przez 6 godzin, gdy będziemy online. Także tutaj ten trzeci, no zapamiętajcie, że jest najlepiej do utrzymania. Jeśli chodzi o gear, dużo zmian, praktycznie wszystko zostało wymienione. Tutaj może opóźnienie troszeczkę w filmiku, w szybkości, w jakiej ten filmik nagrałem, ponieważ ten gear było trzeba skompletować. Nagrywam na serwerze live, nie na PTS-ie, dlatego tutaj musiałem wszystko mieć już pozłocone w divanie, zmienione traity. Jak co niektórzy wiedzą, bardziej zaawansowani gracze, tutaj niestety wymaga to czasu, zbieranie kryształów i to wszystko, także no trwało to wszystko. Mój podstawowy set zamieniłem na Reliquin. Jest to nowy set, który tutaj został wprowadzony razem z dodatkiem Summerset. Jest to na chwilę obecną najmocniejszy set, który jest podstawowym setem dla staminowców i on tutaj może być mieszany z innymi setami, ale no mówię, z racji tutaj trzeciej pasywki, która daje nam Minor Slayera, która zwiększa DPS na dungeonach i trialach o 5%, i ostatnie pasywki, tutaj nasze light i heavy ataki po prostu stakują się na celu, zadając 378 fizycznych obrażeń co stack, i to się stakuje do 20 staków, także łatwo policzyć, ile to damage'u powinno zadawać. Ponad 7000 damage'u sam Reliquin, także tutaj no jeśli chodzi o robienie dużego DPS-u, musicie się zaopatrzyć w ten set. Gdzie go możemy wydropić? Jest to nowy, wypada on na nowym trialu, który się znajduje tutaj na wyspie Summerset. Jest to nowa wyspa właśnie, która weszła z tym dodatkiem. Jest tutaj ten trial, Cloudred się nazywa. Nie wiem, chyba wcześniej nazwę pomyliłem. I tutaj jest to praktycznie, to nawet nie jest trial, to jest mini trial, w którym bijemy się łącznie z 4 bossami. Możemy to zrobić tutaj wszystkie naraz albo każdego osobno. I tutaj z tych bossów wypadają właśnie części Reliquin. Oczywiście tutaj Trade Divine, aby nam podbić działanie Immundusa, naszego lovera, który jeszcze nam zwiększy penetrację. I tutaj 5 części, żeby ten Reliquin był cały czas aktywny. I na front barze, i na main barze. I tutaj oczywiście złote będzie działało najmocniej. Wszystkie nam się te statystyki z tych 5 podniosą delikatnie do góry. Drugim setem, dla mnie to była nowość, ten set, gdy zacząłem go próbować. Tych setów na serwerze testowym, oj, spróbowałem mnóstwo, praktycznie każdy. No i tutaj Ravaging set, Ravager, dokładnie Ravager, nie wiem jak to się czyta. Podnosi nam weapon damage, jest szansa na podniesienie o 8% weapon damage, kiedy zadajemy melee damage. I tutaj bardzo ładnie on wchodzi, bardzo ładnie prokuje, utrzymuje go na poziomie 70% na szkielecie. Także naprawdę bardzo fajnie to działa w połączeniu z Reliquin. Można jeszcze ubrać set Advancing Yokeda, jak się nie mylę. O, tutaj jest secik. Jest on troszeczkę... dla mnie był, nawet sami, jak sami widzicie, nie mam za dużo części tego. Mam raptem 2 części, nawet nie wiem, czy to są w Divine części. Tak, w Divine. Nie, o, tylko buty mam w Divine. Leci on z triala HRC. Tam można go wydropić. Ale z testów po prostu tyle te, co pokazały na PTS-ie, bo tutaj go nie mam. Ten set jest delikatnie słabszy. Set się nazywa Berserking Warrior, a tutaj częściej po prostu Advancing Yokeda. Zwrócić uwagę, że to musi być Advancing Yokeda, bo jeszcze inna Yokeda leci na
na Arterial Archive, także tutaj Advancing leci tylko i wyłącznie na HRC i tam już powinniśmy się udać, żeby to wydropić. Jeśli chodzi o Templara, mówię, tutaj najlepsze połączenie Reliquin z Ravaging. Kolejna nowość, jaka jest w tym dodatku, to nasze traity, które na pierścieniach możemy teraz zmieniać. Jest to trait Blood Thirsty, zwiększający nam damage o 10%, jeśli cel ma poniżej 25% życia. I to jest tak naprawdę trait, który nam ma za zadanie pomóc finiszować bossa. Z racji tego, że ja gram głównie na trialach i na dungeonach, gdzie ten finiszowanie bossa jest najtrudniejsze i najbardziej niebezpieczne, musi po prostu to odbyć się jak najszybciej. Stąd trzy traity Bloodthirsty na każdym pierścieniu. Oczywiście Enchant Weapon Damage. Tutaj nie bawimy się w żadne półśrodki typu Regen Staminy. Oczywiście można go wrzucić, ale tracimy wtedy około 1500 do 2000 DPS-u na każdym zmienionym enchancie na Regen Staminy. Także tutaj proponuję już bardziej zaawansowanym graczom, aby używali Enchant Weapon Damage na trzech, Bloodthirsty również na trzech. Jak widzicie, każdy pierścień miałem transmucony, także tutaj troszeczkę czasu mi to zajęło, ale no udało się. Jeśli chodzi o Monster Set, tutaj też oczywiście zmiana. W poprzednim biegałem na Stormfiście, tutaj jest Selena. Selena wcześniej, tak powiem, leżała na półce. Z racji tego, że tutaj przy zadawaniu direct melee damage'u mamy 15% szans na wywołanie ducha niedźwiedzia, który zadaje tutaj w moim przypadku 16300 physical damage przez 1,3 sekundy i co 4 sekundy powtarzalne. I wcześniej, jeśli nie mieliśmy tego setu Reliquim, ta Serena bardzo słabo prokowała. Tutaj ten prok jest naprawdę bardzo dobry. Jak mogliście tutaj na filmiku zobaczyć przed moim wystąpieniem, ten niedźwiedź naprawdę się pokazuje bardzo, bardzo często i bardzo ładnie nam podnosi DPS. Także tutaj Selena jak najbardziej wymagana, pożądana, że tak powiem. Można oczywiście, jeżeli ktoś nie wyrabia się ze staminą i jest w fazie ćwiczeń na szkielecie po prostu, swojej rotacji i zarządzania zasobami. Można ubrać Stormfista, oczywiście tam 1,5-2K mniej, nawet 3000 mniej DPS-u będzie, ale no nie będziecie mieli problemów ze staminą. Także tutaj do nauki można sobie założyć Stormfista bądź Velidreha. Także tutaj nie ma z tym problemu. Łuk. Maelstromowy oczywiście łuk. Tutaj nie ma lepszej mety z racji tego, że on podbija nam bardzo ładnie działanie skilla Volley. Jest to skill z drzewka łuku, w który morfujemy później na Endless Hail'a, to za chwilę przedstawię wszystko. No i tutaj no, na chwilę obecną nie ma nic lepszego, nic lepszego nie wymyślili, także dalej tutaj w użyciu Maelstrom Bow. Jedynie zmienił nam się trade z Nidhogg na Precise. Wcześniej używałem setu Acuity, który nam zwiększał krytyk. Tutaj już tego setu nie ma i wraca z powrotem Precise, aby na tym łuku nam troszeczkę zwiększyć ten krytyk. Z racji tego, że zaraz zobaczycie, na frontbarze mam 53,9, na backbarze 55. Gdybym nie miał tego Precise'a, to by było jeszcze gorzej. Także tutaj Precise jest polecam Wam tego, polecam Wam tutaj, no, wypadał lepiej w testach. Tutaj wrócę jeszcze na chwilę do setu Reliquin. Jest on, zapomniałem wcześniej dodać, on jest w dwóch wersjach. W wersji, tak jak tu widzicie, Reliquin Jug albo Perfect. Perfect wypada z triala weterana. Jeżeli się idzie na weteranie, robi się plus 3, z tego co dobrze pamiętam. Jeśli błądzę, to tutaj wytknijcie mi to w komentarzach. Ale wydaje mi się, że nie. Także no, na chwilę obecną jeszcze nie mam. Ćwiczymy, jesteśmy w fazie progresu tego triala w formacji plus 3, żeby właśnie sobie ludzie mogli zdobyć ten perfekt. Co nam daje? Tutaj przy piątej pasywce, jak jest, że nasze light i heavy ataki
stakują się. Jest jeszcze dodatkowa piąta, która daje nam 1000 staminy, także tutaj naprawdę nam pomoże. Już tam przebijemy pułap 33 tysięcy ze staminą i automatycznie nam się troszeczkę weapon damage podniesie. Tutaj na front barze mam 3300 bez potki, na back barze 2200, no ale na łuku zawsze jest słabiej. Jeśli chodzi, tutaj chyba wszystko powiedziałem na ten temat. Niech sobie zaraz coś przypomnę, to wrócimy do tego. Jeśli chodzi o moje skille do walki, to tak, na front barze używam tylko 4 skilli. Są to trapy, Power of the Light, Rending Slash i Beating Jabs. Na back barze są to tylko 3 skille, Endless Hail i właśnie tutaj nam ta abilitka jest boostowana przez Melson Bow. Są to Caltropy, Poison Injection. Pozostałe dwa zaraz omówię i tutaj jest troszeczkę można się pobawić, pozamieniać, pokombinować. Także zaczniemy od frontbaru. Trapy. Trapy znajdziemy w gildii wojowników. I tutaj rzucamy je pod bossa, także trzeba po prostu stać blisko. Żeby one mają chyba zasięg, jak się nie mylę. Szukamy, szukamy, szukamy. 2,5 metra tutaj na samej górze, także trzeba dosyć blisko podejść, żeby to zadziałało. Drugi skill, główny skill, dlaczego gram Templarem, w sumie Power of the Light. Power of the Light tutaj jest oczywiście w klasowych, w klasowym drzewku Templara. Trzeci skill. Morfujemy go później na Power of the Light, także tutaj co robi? Jest to taka strzała, którą zawieszamy nad celem, jak widzicie, i ona przez ileś sekund zbiera DPS, który zadajemy w trakcie tego, jak ona wisi, i po jakimś czasie, tutaj dokładnie po 6 sekundach, ona wybucha, oddając 20% zebranego physical damage'u. No tutaj w moim przypadku 19820 maksymalne, co potrafi skopiować i oddać, także zadaje damage i dodatkowo zarzuca minor fracture i minor breach na cel, redukując jego fizyczne i spell resistance o 1320. I teraz tak, to samo co ten skill robi set Thunderflame, czyli jeżeli nie macie w gildii, nie macie w drużynie Templara, który używa tego skilla, możecie ubrać Thunderflame'a i będzie to samo. Także tutaj można to zamienić, można to, że tak powiem, zastąpić. No DPS-u Templara nie, że tak powiem, no ciężko zastąpić, też można, ale mówię, jeśli chodzi o samego skilla, można go zastąpić setem Thunderflame. Tutaj Thunderflame działa po prostu przy heavy attackach, a Power of the Light po prostu jest rzucany. Rending Slash, Dota zarzucająca nam blinding, używana w poprzednim buildzie, także tutaj nie ma zmian. Oczywiście Jabsy, nasz pseudo finisher, który używamy tutaj już praktycznie przy końcu. Używam go cały czas, ale przy końcu walki już praktycznie tylko go używamy, żeby podbić tutaj DPS i szybciej skończyć cel. Jeśli chodzi o ulti, Flawless Dawnbreaker, jest on tylko tutaj po to, z racji tego, tutaj na samym dole mamy ładnie napisane, że podczas gdy jest zaslotowany, zwiększa nam weapon damage o 5%. I bardzo dobry jest, jeśli chodzi o grupę jakiegoś większego trashu, mobków, gdzie wpadamy, uderzamy to i naprawdę DPS idzie do góry i ładnie życie schodzi. Jest to jedno uderzenie w ziemię, wywołujące jakieś tam po prostu trzęsie ziemi czy coś takiego. Nie używam tego, używam głównie balisty z backbaru. Jak mówiłem, tutaj weapon damage nam jest podniesiony o 5%, jeśli to po prostu mamy zaslotowane. I tutaj celowo ominąłem pierwszy. Jest to skill z gildii wojowników. Jest on tylko po to tutaj, dla pasywki, która tutaj mamy, Fighters Guild. Jest to pasywka Slayer, która nam zwiększa weapon damage o 3% za każdy zaslotowany skill tutaj z drzewka z Fighters Guild. Także tutaj, jak widzicie, mam aktualny bonus, jest to 9%.
9%, dlatego że mam właśnie tutaj pod jedynką mam Silver Bolta, mam Trapy i mam Flaves Dawnbreaker, także tutaj mam 9%, Weapon Damage podniesiony, plus jeszcze 5 dodatkowo z tego, także 14% samych skilli podniesienia. Jeśli chodzi o, Bugbar, Endless Hail, Dota podbijana przez łuk, przez Maelstromowy, Kaltropy, aha, tutaj jeszcze może gdzie wrócimy, bo oczywiście zapomniałem, Rending Slash. Rending Slash znajdziemy tutaj w Weapon Dual Wieldzie. Drugi skill, morfujemy go na Rending Slash. Jabsy. Jabsy są to klasowe. Tutaj Edric Spear w pierwszym drzewku Templara. Tutaj mamy Jabsy. I tutaj mają być na frontbarze. Jeśli chodzi o Bugbar, Endless Hail, jest to Dota z łuku. Tutaj proszę, drugi skill, Endless Hail. Wcześniej on się przed morfem nazywa Volley. Także żebyście wiedzieli. I morfujemy go na Endless Hail'a. Drugi skill, Kaltropy. Kaltropy są tutaj w Alliance Warze. Drugi skill oczywiście. Trzeci, przepraszam, pokazuje Vigor, a mówię o Kaltropach. Trzeci skill, Kaltropy. Morfujemy na Razor Kaltrops. No tutaj po ten skill no niestety musimy się wybrać na PvP. Szczerze nienawidzę tego trybu, ale niesie on ze sobą te korzyści, że odblokuje nam się, no tutaj levelujemy drzewko Asalta i Supportu. I właśnie tutaj potrzebny nam jest skill Kaltropy, w późniejszym czasie później Vigor, Self Heal, którego po prostu to jest jedyny self heal, który ma staminowiec, także no tutaj musimy go niestety mieć i się przemęczyć, żeby go tutaj go sobie odblokować. Jeśli chodzi, jak już później odblokujemy, to leveluje się on jeszcze jak każdy inny skill, czyli wrzucamy go na pasek, on sobie tam się leveluje podczas bicia, ale żeby go odblokować, no niestety sam assault i support, no niestety levelujemy tylko w strefie PvP, czyli Battlegroundy albo Serodil. No tutaj niestety nic nie ma innego. Poison Injection to jest tutaj łuk nam, oczywiście następny skill z łuku. Jest to Dota zarzucająca truciznę, bardzo mocno bije i dodatkowo jeszcze poniżej 50%, jeżeli cel ma poniżej 50% życia, zwiększa ona wartości, którymi bije, także jeden z głównych skilli tutaj na Bugbarze. Dwa pozostałe skille oczywiście dla pasywek. Trapy wrzucone tylko dlatego, żeby było 3% z pasywki tutaj z guild, z fighter z guild oczywiście. Tutaj mamy tylko 3%, no bo mamy tylko trapy. Dlaczego? I tutaj shardy są wrzucone. Luminous Shard jest to skill tutaj z Edric Spira, czwarty skill. Pierwszy, drugi, tak, czwarty skill. Luminous Shard i mam go wrzuconego. Jeśli mamy duży trash, używamy to, bo to bardzo ładnie bije. Jeśli nie, to po prostu nie używamy tego skilla i on jest nam tylko tutaj po to, żeby była pasyweczka, która nam zwiększa damage od krytyków o 10% za slotowanie tego. Także to jest tylko po to tutaj w sumie, żeby dostać tą pasyweczkę Piercing Spear. Jeśli chodzi o ulti, balista, tutaj się nic nie zmieniło od poprzedniego dodatku. Single target, ale niesamowicie mocny, 54 tysiące w 5 sekund, kosztuje nie tak dużo, 168, tylko ultimate'ów, także powiedzmy co drugą, trzecią rotację, co trzecią jesteśmy w stanie to nabić i jeśli chodzi o walkę z bossem, no to idealnie się nadaje. Tutaj jeszcze używam, zapomniałem powiedzieć właśnie jeszcze o dwóch rzeczach, także wrócimy na chwilę do giru. Jeśli chodzi o trucizny, no to tutaj dwustatowe Poison Damage, dwa razy zarzucamy je na łuk, tutaj się też nic nie zmieniło, zostaje po staremu. I jeśli chodzi o enchanty na broniach i o traity, jeden trait Nirnhold, drugi Infused, na Nirnholdzie standardowo Poison Damage, na Infusecie tutaj Weapon Damage, Spell Damage, enchant, także i Infused, żeby nam troszeczkę ten enchant podbił. Także tutaj o tym zapomniałem, bardzo przepraszam. Teraz już widzicie mniej więcej, jak to wygląda i tutaj w którą stronę iść i kierować się
Jeśli chodzi o ten właśnie rewedging, to polecam tutaj zestaw biżuterii i dagery. Jest on, zapomniałem powiedzieć, gdzie on leci. Można go kupić w Guild Store, co jest taką nie lada gratką, ponieważ główne przeważnie sety trzeba dropić. Ten set możemy kupić. Ja go kupowałem, nie był jeszcze taki drogi. Teraz te ceny delikatnie poszły do góry. Jeśli chodzi o pierścienie, ja je sobie właśnie nie pamiętam, czy ja je ozłociłem. Nie, ja kupiłem złote pierścienie. Można również kupić złote pierścienie też o za, ja chyba wydałem 50 tysięcy golda, także tutaj to nie jest aż tak dużo. Powiedzmy te 200-300 tysięcy wydać na złotą biżuterię, tylko trajty byśmy musieli zmienić. Możemy to również, ten gear, jeżeli ktoś gra PvP nałogowo i ma dużo alliance pointów, możemy go kupić tutaj w Cyrodiil. I tutaj jest taka mała wioska, dajcie mi sekundę, tylko ją znajdę, tutaj dokładnie. Jest to Oblastarus miejscowość i tam jest NPC, który sprzedaje za bodajże 12 tysięcy alliance pointów, kosztuje randomowa skrzynka, z której może wypaść jakakolwiek część setu Ravaging, czyli może być to dagger, może być to klata, może być to cokolwiek. No i tutaj niestety trzeba się uzbroić w cierpliwość i po prostu, jeżeli ktoś ma dużo alliance pointów, no to stać przy tym vendorze i próbować swojego szczęścia. Może akurat wypadną części biżuterii takie, jakie potrzebujemy, plus do tego dagery. Ja dagery musiałem, wszystkie sety musiałem kupić, bo ponieważ tutaj nie miałem szczęścia, jeśli chodzi, wypukałem się z ponad miliona alliance pointów i nic z tego nie było. Także ja tutaj wydam pieniążki golda, które tutaj, no niestety 200-300 tysięcy plus dagery, dagery same około 100 tysięcy, 200 tysięcy, jeśli chodzi o Infused, także warto może się zastanowić i kupić jakiś po prostu inny i zmienić ten trade, żeby było lepiej. Co do rotacji, której tutaj używamy dla tutaj ludzi, którzy zaczynają, pokażę ją powoli po prostu, jak się wykonuje. Jest ona ładnie pokazana w filmiku tutaj, który mieliście zaraz na początku. Można sobie troszeczkę przystopować, cofnąć, zobaczyć dokładnie kiedy, jak. Jeśli chodzi o rotację, rotacja jest identyczna jak z rotacją, która była poprzednio. Tutaj nie ma żadnych zmian, żadnych dodatkowych skilli. Zmniejsza nam się ilość heavy ataków z 3 do 1 i tutaj też to odbywa się dynamicznie z racji po prostu słabego regenu staminy i tutaj musimy po prostu dostosowywać się do tego, co się dzieje w danym momencie i po prostu wykonać ten heavy atak lub nie. Jeśli chodzi o podstawową rotację, zaczynamy ją na backbarze. Ja tutaj troszeczkę oszukuję system, wiem, że podkę powinienem wcisnąć przed walką. Ja z racji tego, że z tą staminą jeszcze do końca się nie nauczyłem utrzymywać jej na takim poziomie zadowalającym, podkę używam po rzuceniu skilli z backbaru i ulti i dopiero wtedy piję podkę, żeby ten poziom staminy wyrównać. Jeszcze sobie szybko nabijemy tutaj nasze ulti, też dyskutowaliśmy i zapomniałem, nie przygotowałem się. Jeszcze chwileczkę. Dobra, powinno wystarczyć. Poczekamy, aż się nam uspokoi troszeczkę. Centurionik. I teraz tak. Jeżeli mamy ulti, to rotacja wygląda następująco. Zaczynamy to od Ender's Hail'a. Oczywiście każdy skill, który rzucamy na bagwarze, przeplatamy z light atakiem. Tego trzeba się wyćwiczyć, tego trzeba się nauczyć, zwrócić uwagę, w którym momencie light attack wchodzi, w którym nie, i po prostu znaleźć taki moment, w którym ten light attack nam wejdzie. W dodatku Summerset, light ataki dostały buffa, heavy ataki dostały nerfa. No i tutaj staramy się robić jak największą ilość light ataków. Co do rotacji. Endless Hail, light attack. Caltropy, light attack. Poison injection. Jeżeli mamy ulti, to robimy light attack i ulti. Teraz ważna rzecz. Na front barze light attack. Trapy,
Life Attack, Power of the Life. Jeżeli jest to rotacja, w której było ulti, jeszcze raz tutaj jest robiona powoli, po rzuceniu Power of the Light, Light Attack, Japsy, Light Attack, Japsy, jeszcze raz Light Attack, Japsy i ponawiamy Power of the Light. I koniec rotacji, wracamy na Bagbar. I teraz, jak to się odbywa, jeśli mamy mało zasobów, bądź nie mamy ulti. Endless Hate, Light Attack, Cold Tropy, Poison Jackson, teraz zmiana bara, Light Attack, Trapy, Light Attack, Power of the Light, Heavy Attack, Ending Flash i dwa razy Japsy przeplatane. I to mniej więcej tak to wygląda. Czyli właśnie to zaczynamy do czekał, ponieważ mamy tylko jeden Heavy Attack. Light Attack, Heavy Attack, Trending Slash, dwa razy. Teraz mam właśnie odzekować stamina, już powinniśmy to wcześniej zrobić, ale tutaj po rzuceniu, oczywiście potki zapomniałem wypić, po rzuceniu skilli z backbara wracamy na front bar i teraz tak, Heavy Attack, Trapy, Light Attack, Power of the Light, Heavy Attack, Trending Slash i dwa razy Light Attack z Japsami. Czyli po prostu różnica jest taka, że jeżeli nam czujemy, że zaczyna nam brakować zasobów, zamiast light ataku przed trapami robimy heavy attack przed trapami i to jest taka różnica. Jeśli dalej nam brakuje zasobów, po prostu wygląda rotacja na front barze wygląda następująco, że heavy attack trapy, light attack power of the light, heavy attack rending slash, heavy attack japsy, light attack japsy. Czyli z jednego robimy trzy heavy ataki, no ale tutaj mamy pewność, że tych zasobów nam na pewno nie braknie. Także tak to wygląda. Możemy oczywiście, tak jak mówiłem wcześniej, Stormfista ubrać, wtedy będzie nam znacznie lżej. Dodatkowo można zmienić enchant na pierścieniu bądź naszyjniku, dodatkowy regen, także już wtedy naprawdę już można tą rotację śmiało robić, no ale musimy się liczyć z tym, że ten DPS będzie znacznie mniejszy, będzie już zauważalny. Także teraz może pokażę, jak to powinno wyglądać tak bez przerwania i sami zobaczycie, jak ten DPS tutaj w lewym górnym rogu możecie obserwować, jak to mniej więcej będzie rosło. Także tutaj zaczynamy z backbaru. Rotację, nie śpiesząc się, ten DPS 38 tysięcy jest utrzymywany, nieźle. O i tutaj już teraz podka nam się odnowiła, teraz będziemy mieli ulti. Tutaj z racji tego właśnie, że no niestety jeszcze tego tej staminy jest malutko, no tutaj trochę ja tak trzeba wykonywać, zaraz nam tutaj trochę delikatnie przygaszałem i teraz już zaczynamy finishować i tutaj zaczynamy same Japsy, jak widzicie jeszcze nam brakło, a DPS jest 44700, także naprawdę dużo, jak nie bardzo dużo, jeśli chodzi o tabelkę tam pokazywałem w filmiku, tutaj na spokojnie jeszcze raz Minor Slayer buff, który właśnie tutaj odpala się ładnie na dungeonach, wampiryz zwiększający regen, potki oczywiście, enchant 66%, także jest ok. Zobaczcie, ile zrobił DPS-u Arms of Reliquin, czyli ten nowy set, 5300 Endless Hail przy użyciu łuku stromowego, no tutaj sobie nie ma równych, naprawdę jest ok. Jeśli chodzi o debuffy, proszę bardzo, tak wygląda
Ars of Reliquin, czyli tutaj uptime utrzymywany 100%. I tutaj z każdym stackiem ten uptime jest troszeczkę mniejszy, a to dlatego, że po prostu zaczynając rotację, z każdym uderzeniem ten stack nam rośnie, no i niestety to zabiera czasu. Ileś tam sekund, po prostu z całego bicia biliśmy 77 sekund. Tutaj sobie zapiszemy ten wynik. 77 sekund biliśmy, no i przez jakiś tam czas, powiedzmy od 60% walki, ten 20 stack wbił się i był utrzymywany. Co do tej postaci, jak ona działa, jeśli jest buffowana, tutaj mam dla Was jeszcze jeden filmik, który obejrzycie za chwilę, jak działa postać, gdy jest buffowana przez tanka i przez heala. Tutaj Christophus i Vivianka bardzo mi pomogli, za co im dziękuję. I teraz tak, tutaj mamy walki zapisane. Proszę, pierwszy boss na molu, na samym bossie 53 tysiące DPS-u. Dobrze mówię? Tak, 53, ogólny DPS 70 tysięcy. 70 tysięcy, pamiętajcie, to są już naprawdę fajne liczby. Centurion, proszę, 60 tysięcy na single targecie, przy już większych oczywiście buffach. Mamy tutaj Crashera 100%, tutaj od tanka. Co my tu jeszcze? Linebreakera 85%, dzięki czemu właśnie mamy jeszcze więcej zbijane resy. Także już tutaj przy większej ilości buffów, no już ten Templar naprawdę pokazuje pazury i bardzo ładnie DPS-uje. Na poprzednim dodatku tutaj największy DPS robił Nightblade. Oczywiście teraz również się tak dzieje, ale tutaj Templar naprawdę ładnie go goni i jest to naprawdę konkretna postać, która pomoże drużynie. Raz, że ma skill właśnie do ściągania tutaj resów, a dwa, że naprawdę potrafi zrobić konkretny DPS przy małym nakładzie pracy. Przy czym trzeba się napracować tylko no, przy rotacji. Tutaj rotacja musi być robiona bezbłędnie. Jest to naprawdę kupę czasu, kilka godzin spędzonych na szkielecie. Także no tutaj, no, jeżeli chce się osiągnąć wyniki, to niestety no, trzeba ćwiczyć, ale jakby ktoś nie chciał ćwiczyć i nie chciałby nie robić, to by nie oglądał tego filmiku. Także z mojej strony to chyba wszystko. Mam nadzieję, że o niczym nie zapomniałem. Tutaj nie wiem, czy mamy coś jeszcze ciekawego. Tutaj w sumie nawet nie, tutaj już nic nie ma. Tu jest kolejna walka, tylko też ze szkieletem. Zobaczcie, tutaj mój DPS, który zrobiłem teraz, to jest gdzie on jest tutaj, 44 tysiące solo, czyli bez żadnych buffów, sam siebie buffowałem, i 70 tysięcy, wróć, 60 tysięcy, tutaj jest nawet tak, tutaj 60 tysięcy zrobiłem na single targecie, zrobiłem przy buffach, także wzrost o 16 tysięcy. Bardzo dużo, naprawdę dużo i tutaj szczerze polecam tą postać. Tysięcy, tutaj jest nawet, tak, tutaj 60 tysięcy zrobiłem na single targecie, zrobiłem przy buffach, także wzrost o 16 tysięcy, bardzo dużo, naprawdę dużo i tutaj szczerze polecam tą postać. I w sumie to wszystko. Tutaj już chyba nic więcej nie ma, za chwilę zacznę Wam marudzić. Także ja się z Wami żegnam, dziękuję bardzo Wam za oglądanie i zapraszam jeszcze tutaj na krótki filmik właśnie, jak wygląda bicie szkieleta przy buffach, przy pomocy tutaj jest, jak nam heal pomaga i tank ściąga resy. Także zapraszam do oglądania i jeszcze raz Wam wszystkim dziękuję.